Czwarty dzień festiwalu filmowego Opolskie Lamy. Znajdujemy się przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Organizatorzy mówili mi, żebym przede wszystkim zwracał uwagę na filmy, które będą prezentowane, a nie na to, co jest do jedzenia i do picia, więc mamy tutaj specjalistkę, która o tym wszystkim opowie. Ruszamy, tutaj mijamy piękne widoki, mur, niebo, drzewka i jest i ona. Katarzyna Wilk, organizator, który powie, co się dzisiaj będzie działo. Przed nami jeszcze pokaz filmu Inny Świat Doroty Kędzierzawskiej. Po filmie będziemy mieć niesamowitą przyjemność wręczenia honorowej lamy pani Dorocie. A później zapraszamy wszystkich do kina Meduzy, gdzie odbędzie się pokaz filmu Historie rodzinne. Ale może powiem, co się działo wcześniej. Koniecznie. Koniecznie. Ponieważ dzisiaj rozpoczął się tak zwany mały festiwalowicz, czyli pokazy dla dzieciaków. Rano w kinie Meduza mieliśmy pokaz filmu Nanusika z Doliny Wiatru. I szczerze mówiąc, przyszły same osoby dorosłe. Co było zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnym. Teraz w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki lecą filmy rekomendowane przez pana Jacka Bławuta. Mamy dzisiaj trzy filmy. Jest to Kostka Cukru, Tango i Tron we krwi. Fajne propozycje specjalnie dla was. Przyjdźcie, oglądajcie. Jest kawa i ciasteczko. Znajdujemy się w kinie Helios, gdzie już za chwilę, za dosłownie parę minut odbędzie się projekcja filmu Inny Świat w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Właśnie ta reżyserka otrzyma dzisiaj honorową lamę za całokształt twórczości. Będziemy mieli możliwość z nią porozmawiać, więc poczekajcie proszę, przewincie reklamy, które się pojawią w tym materiale, a potem już będzie zaraz wywiad. Film, który państwo oglądali, też oglądaliśmy dzięki wielkiej uprzejmości Narodowego Instytutu Audiowizualnego i TVP Kultura. To jest bardzo ważna informacja. Pani Dorota jest z nami, Lama jest z nami, ksiądz Marek Lis jest z nami. Rozpoczynamy spotkanie i bardzo proszę tych z państwa, którzy siedzą może z tyłu, bo ja tego nigdy nie proponuję, ale myślę, że zawsze lepiej jest podejść bliżej, bo wtedy możemy poczuć taką atmosferę nie przekrzykiwania się i też nie biegania z mikrofonem potem, jak będą jakieś pytania, także zapraszam na spotkanie. Oddaję już mikrofony. Bardzo bym prosił pani Dorotę, żeby pani zaprosiła naszych widzów na to, co za chwileczkę zobaczymy na ekranie. Dobry wieczór państwu. Po pierwsze strasznie dziękuję za tę nagrodę. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że mam kończyć i że pora umierać. Naprawdę bardzo wzruszające. Lamy bardzo lubiłam. Przy okazji chcę powiedzieć, że macie państwo piękny zwiastun festiwalu. Naprawdę rewelacyjny. Najpiękniejszy. Z nami już po wielkiej uroczystości pani reżyser Dorota Kędzierzawska. Już rozmawialiśmy wcześniej, że lama jest fantastyczna, bardzo się pani podoba. Czy chce pani jeszcze coś o tej lamie powiedzieć, tak żeby nam się zrobiło jeszcze bardziej sympatycznie i miło? No ona jest absolutnie moja, także chce mi się ją głaskać cały czas, więc będzie stała na honorowym miejscu w domu, nikomu nie oddam, nie będzie przyciskiem do książek ani do różnych innych rzeczy. Piękna nagroda, naprawdę. Jesteśmy tutaj przy okazji prezentacji filmu między innymi Inny Świat z Danutą Szaflarską. No i trudno tutaj o pani Danucie Szaflarskiej nie wspomnieć, gdyby pani była uprzejma, kilka słów na temat tej wielkiej aktorki. No ja z panią Danutą poznałam się 22 lata temu i właściwie tak się zakochałam od pierwszego wejrzenia. Wtedy obiecałam na planie Diabłów, gdzie pani Danuta grała taką maleńką rolę, maleńki epizodzik. Obiecałam, że napiszę dla niej specjalnie
scenariusz z rolą główną. Trwało to lat 16. Pani Danuta od czasu do czasu dzwoniła i mówiła: Dorotka, już jestem bardzo stara, bardzo śpiesz się. No ale udało nam się zrobić Porę umierać ładnych parę lat temu. No i tak właśnie rozmawialiśmy z panią Danutą, że właściwie nasza współpraca się kończy, bo Porę umierać nie przebijemy. Takie ciągi dalsze, drugie części, próby reaktywacji, reanimacji zawsze są niedobre, więc wydawało się, że rzeczywiście już się w towarzystwie kamery nie spotkamy. Tymczasem no, tak się stało, że powstał pomysł dokumentu z udziałem pani Danuty Szeflarskiej, o którym szczerze mówiąc myśleliśmy z Arturem Reinhardtem, czyli operatorem filmu. Myśleliśmy od dawna, ale wydawało nam się, że jesteśmy za blisko pani Danuty i że to będzie jakieś nadużycie. Jeśli będziemy chcieli jeszcze raz wysłuchać przed kamerą tych wszystkich fantastycznych opowieści, pięknie opowiadanych przez panią Danutę. No ale na naszej drodze stanął pan Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego i po prostu nas zobowiązał do tego, żeby ten film zrobić. Pani Danuta po namowach i po takim naszym tłumaczeniu, że to nie będzie film o niej, tylko że to będzie film rzeczywiście o świecie, który odchodzi, czy odszedł już w nieznane, w niepamięć i tylko pani Danuta swoim pięknym opowiadaniem jest w stanie nam ten świat przywrócić na chwilę. Zgodziła się, no i powstał Inny Świat. Ja muszę powiedzieć, że to już kiedyś mówiłam, że spotkanie z panią Danutą to jest jedna z największych przygód w moim życiu i wydaje mi się, że coś absolutnie fantastycznego i pięknego. Móc zobaczyć tak pięknego człowieka, tak z takim wielkim światłem w środku, tak młodego, mimo 98 lat. Ja ciągle sobie myślę, że ja w porównaniu z panią Danutą jestem staruszką, bo rzeczywiście ona ma tę młodość w oczach i ma niesamowitą taką ciekawość życia, ciekawość ludzi. To jest absolutnie piękne. A czym jest Inny Świat Danuty Szaflarskiej pod piórem Doroty Kędzierzawskiej? No ja wolałabym, żeby widzowie to skomentowali, zdefiniowali. Myśmy starali się rzeczywiście jakoś tak przepłynąć nad życiem pani Danuty, opowiedzieć je w skrócie przez anegdoty i historie, jakie opowiada, opowiedzieć je całe. Nie chcieliśmy opowiedzieć o Danucie Szaflarskiej, aktorce, chociaż taki wątek oczywiście też się pojawia, ale wydało nam się, że to, jaki stosunek do życia, do natury, do ludzi ma pani Danuta, to jest taką wielką lekcją dla nas wszystkich. To, z jakim humorem podchodzi do i samej siebie, i do trudnych sytuacji. Jak jest w stanie zapomnieć o tym, co było niedobrego w jej życiu. I jakby zacząć wszystko od początku i jeszcze raz. No to jest, ja szczerze mówiąc, jak uciekam z projekcji filmu, ponieważ montowałam go przez rok i znam na pamięć, natomiast jeśli zostanę chwilkę dłużej, no to pani Danuta mnie tak wciąga, że zaczynam te znane opowieści przeżywać jeszcze raz razem z nią. Kiedy słyszy się tytuł Inny Świat, trudno od razu nie skojarzyć się z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Czy to połączenie, takie powiązanie tytułów jest celowe? A jeżeli tak, to jaki był w tym cel? Nie, celowe nie jest, oprócz tego, że to wielka proza i fantastyczne dzieło Herlinga Grudzińskiego, którego miałam swego czasu wielką ochotę zekranizować, ale
Wydawało mi się, że jeszcze do tego jakby nie dorosłam. Natomiast tutaj po prostu tam oczywiście też to był inny świat, którego myśmy nie dotykali. Kompletnie inny świat. A tutaj jest inny świat, taki bardziej ludzki. Inny świat dziewczynki najpierw, która urodziła się w 1915 roku i która absolutnie wszystko pamiętała i biegała boso po trawie. No a później młodość, szkoła teatralna, straszne czasy wojny i doświadczenia aktorskie. Ja bym kompletnie tego nie łączyła, oprócz tego, że to właśnie jest inny świat, ten, którego my już nie znamy. Kiedy mieliśmy przyjemność rękami organizatorów ofiarować pani tę honorową lamę, widać było wielkie wzruszenie w oczach głównodowodzącego Rafała Mościckiego. Jak pani się podoba ta formuła festiwalu? Czy dobrze jest pani z nami? Mimo że tak szybko to wszystko i trochę w biegu, to czy jednak chociaż na chwilę pani tak usiadła i pomyślała, kurczę, ale fajnie z nami? Nie, kurczę, jest bardzo fajnie z wami. Bardzo żałuję, że jutro rano muszę wyjechać z Opola. I ja myślę, że takie nagrody są naprawdę najbardziej też wzruszające i najbardziej się wspomina. Ja będę wzrok pana Rafała pamiętać długo. No bo to wiadomo, że do kogoś udało nam się dotrzeć, zostawić ślad naszym filmem gdzieś tam w jego głowie czy duszy. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe i wiadomo, że to jest właśnie taka nagroda gorąca i od serca, a nie wykalkulowana. Także bardzo, bardzo, bardzo gorąco będę was wspominać. Wielka pani reżyser polskiego kina, tylko dla Lama TV. Jest tutaj też ta nasza lama, którą ofiarowaliśmy i bardzo pani dziękujemy zarówno za ten film, jak za wszystkie, które już widzieliśmy wcześniej podczas trwania festiwalu. Zakończyliśmy czwarty dzień naszego festiwalu filmowego Opolskie Lamy. Ze mną jak zawsze, jak już pewnie się przyzwyczailiście, Dorota, Rafał. Rafale, co się dzisiaj działo? No dzisiaj zaczęliśmy bardzo szybko, o godzinie 10 w Heliosie. Jutro będzie lepiej, Doroty Kędzierzawskiej, na rozpoczęcie tego dnia, który zresztą zakończył się spotkaniem z panią Dorotą Kędzierzawską. Potem wszystkich małych festiwalowiczów, okazuje się, że średnia wieku wcale nie była taka niska. Najmłodszy festiwalowicz miał 19 lat. Spotkaliśmy się na filmie Nausika z Doliny Wiatrów, tutaj właśnie w kinie Meduza. Byliśmy też potem świadkami niesamowitego dokumentalnego ciągu dalszego. Był wybrany cudowny film Andrzeja Munka, Niedzielny poranek. Na tym filmie widzowie się ubawili do łez. Po czym oglądaliśmy drugą odsłonę wydarzenia, które miało być wspólne, czyli filmu Pawła i Marcela Łozińskiego. Tym razem oglądaliśmy wersję taty Marcela Łozińskiego, film Ojciec i syn w podróży. Potem mieliśmy tutaj festiwal publicystyka, festiwal filmu filozoficznego. Zdarzało się robić gorąco, czekaliśmy na naszego gościa. Ruszyliśmy do kina Helios, gdzie czekała na nas już pani Dorota Kędzierzawska ze swoim filmem Inny Świat. Wręczyliśmy honorową lamę za cały kształt twórczości pani Dorocie. Zobaczyliśmy Inny Świat. A w tym samym czasie, kiedy się kończył Inny Świat, była chwila przerwy, bieg do kina Meduza i można było rozpocząć kolejną projekcję filmu Historie rodzinne Sary Polej, która właśnie dobiega końca. Tak jest. No, gość był dzisiaj wyjątkowy. Fajnie, prawda? No bardzo fajnie, zwłaszcza, że Dorota Kędzierzawska jest pierwszą kobietą, która otrzymała honorową lamę za całokształt twórczości. Także myślę, że to jest chyba bardzo ważna rzecz. Pani Dorota na spotkaniu powiedziała reżyser, nie reżyserka, ale no my się bardzo cieszymy, że mogliśmy honorową lamę wręczyć właśnie Dorocie Kędzierzawskiej. No i oczywiście przyszedł jeszcze czas na konkurs. Rafale, ty masz jakieś pytanie, czy oddajemy pałeczkę Dorocie? Oczywiście, że Dorocie. Dorota to jest imię dzisiejszego dnia i myślę, że tak naprawdę Dorota zada pytanie, które na pewno myślę, że przybliży nas do tego, co się dzieje w programie i co nas jeszcze czeka. Doroto, jakie jest twoje pytanie? Drodzy Państwo,
Dzisiejsze pytanie konkursowe będzie wymagało na pewno odwiedzenia naszej strony internetowej www.opolskielamy.pl, ponieważ wiąże się ono z wydarzeniem, które będzie kończyło 11. edycję Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, a mianowicie z konkursem głównym. Zatem, ile filmów znajdzie się w konkursie i proszę uważać, filmów amatorskich tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy? Jak widzicie, pytanie wymaga drobnych przygotowań, ale warto, ponieważ do wygrania jest karnet VIP-owski, fajna nagroda specjalnie dla Was. No i to wszystko na zakończenie czwartego dnia. Odwiedzajcie naszą stronę.